16 maja rozpoczął się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym. Wśród wielu placówek są te, które wpisują się w projekt Kompetentni w branży górniczo-hutniczej KGHM, kluczowy partner w kształceniu zawodowym. W sumie na terenie Zagłębia Miedziowego w 9 szkołach w klasach pod patronatem KGHM kształci się 1900 uczniów. Wśród tych placówek jest zespół szkół elektryczno-mechanicznych w Legnicy. Na dzień dzisiejszy w energetyku patronatem objętych jest 11 klas w rocznikach od 1 do 4. Są to klasy o profilu technik elektryk i technik elektronik, czyli ponad 300 uczniów na dzisiaj. Szkoły objęte programem KGHM to korzyści przede wszystkim dla uczniów. Już w tym roku udało nam się zrealizować kilka założeń projektu. Całe szczęście pandemia odpuściła. Więc mogliśmy wysłać 16 najlepszych elektryków i elektroników do Huty Miedzi Legnica na praktyki zawodowe, miesięczne praktyki. Odbyły się dwie wycieczki zawodoznawcze na terenie Huty Miedzi. To były klasy, jedna klasa elektryczna, jedna klasa elektroniczna. Młodzi ludzie poznali tam technologię pracy w zakładzie, specyfikę pracy zakładu, no i przede wszystkim warunki, które musieliby spełnić, żeby do Huty Miedzi Legnica się dostać. Wsparcie dla uczniów od KGHM to również stypendia dla najlepszych. W tym roku w pierwszym semestrze takie wsparcie otrzymały 33 osoby z zespołu szkół elektryczno-mechanicznych. Poza tym w ramach projektu W drogę z mistrzem szkoła wysłała nauczycieli przedmiotów zawodowych na warsztaty organizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Program Kompetentni w branży to również korzyści dla samej placówki. Udaje nam się pozyskiwać od czasu do czasu dodatkowe fundusze na modernizację bazy szkolnej. To jest dla mnie bardzo istotne, bo szkoła jednak jest zawodowa i potrzebujemy nadążać za nowoczesnością. Żebyśmy standardy unijne spełniali, standardy takie, które mówią o edukacji, no to musimy mieć nowy sprzęt, nowe narzędzia. No i dzięki tej współpracy część z takich narzędzi udaje nam się pozyskać. Rekrutacja online dla ósmoklasistów zakończy się 20 czerwca. Młodzież wtedy będzie musiała dostarczyć wnioski o przyjęcia i świadectwa ukończenia podstawówek. W lipcu pojawią się listy osób zakwalifikowanych.